Cześć kochani, ja się nazywam Przemysław Igiel, a to jest kanał Przemysław Igiel. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to jest to kanał poświęcony filmowi i produkcji filmowej, fotografii i produkcji fotograficznej oraz muzyce i produkcji muzycznej, czyli wszystkiemu temu, czym ja się zajmuję. Dzisiaj kontynuujemy temat, jak się robi teledysk, a wszystko to będzie na przykładzie mojej ostatniej produkcji muzyczno-filmowej, czyli teledysku Do You Remember, który być może już widzieliście, jak nie widzieliście, to szybko nadróbcie. I podzielimy dzisiaj ten film na takie trzy podstawowe segmenty. Będziemy mówić o aparacie, czy też kamerze, którym zostało to nakręcone, o obiektywach oraz o oświetleniu, a więc całym sprzęcie, który został użyty w trakcie produkcji tegoż teledysku. Aparat to Panasonic GH5, znakomita hybryda fotograficzno-filmowa, która chociaż jest już na rynku od paru dobrych lat, to wciąż jest bardzo chętnie używany przez niezależnych filmowców, filmmakerów, wideograferów, czy jakkolwiek to nazwać, ze względu na swoją uniwersalność. Jest to bardzo dobry sprzęt. System Micro 4 trzecie, do którego należy wspomniany Panasonic GH5, jest bardzo chętnie wybieranym systemem, m.in. ze względu na bardzo dużą dostępność znakomitej jakości obiektywów, które w dodatku są nieduże i mają niedużą wagę, co uwierzcie mi jest bardzo dużą zaletą przy niskobudżetowych produkcjach. Oczywiście tak jak każdy system ma zestaw swoich mocnych i słabszych stron, ale nie będziemy tutaj robić recenzji ani systemu, ani tego konkretnego urządzenia. Jeżeli będziecie chcieli kiedyś o tym posłuchać, to poświęcę temu zupełnie inny film. Dzisiaj po prostu skupię się na tym, co było użyte przy tym konkretnym teledysku. W różnych scenach, w zależności od warunków, które tam panowały, używałem różnych obiektywów. Wszystkie sceny, które odbywały się za dnia, czyli w dobrym świetle, były nakręcone przy użyciu tego obiektywu. To jest Olympus 1240 ze stałym światłem 2.8 z serii Pro. Muszę Wam powiedzieć, że jest to znakomity obiektyw, niezwykle uniwersalny, o znakomitych właściwościach optycznych. Świetnie wykonany również. Bardzo go lubię również ze względu na obrazek, który daje, który w mojej opinii ma swój charakter. Ma pewne coś, co jest bardzo trudne do opisania. Składa się na to również charakterystyka tak zwanego bokeh, czyli sposobu, w jaki obiektyw rozmywa tło, jeżeli ustawimy go w taki sposób, żeby rozmywał. Ale jak wspomniałem wcześniej, wszystkie sceny, które były kręcone za dnia, w plenerze, w dobrych warunkach oświetleniowych, były kręcone właśnie tym obiektywem i to są na przykład te sceny. Jednak żeby nakręcenie tych scen przy tak dobrym naświetleniu było możliwe przy zachowaniu wszystkich elementów sztuki filmowej, musiałem użyć jeszcze jednej rzeczy, mianowicie filtru ND. Filtr Neutral Density, tak zwany, czyli jest to filtr, który właściwie pełni taką funkcję, jaką pełnią okulary słoneczne. Po prostu zabiera trochę światła, po prostu powoduje, że na matrycę aparatu poprzez obiektyw wpada mniej światła niż bez tego filtra. W jakim celu się to robi? To już może opowiem w zupełnie innym odcinku, jeżeli będziecie zainteresowani. I w skrócie powiem tylko, że dzięki temu filtrowi mogłem zachować tak zwany filmowy motion blur we wszystkich tych wspomnianych scenach. Natomiast we wszystkich scenach, które nie były tak dobrze naświetlone, czyli sceny nocne, sceny na polu, czy sceny w piwnicy, używałem innych obiektywów. Były to obiektywy Sigma z serii DCDN. Bardzo dobre obiektywy. Ich największą zaletą w tym kontekście jest możliwość otworzenia przysłony do poziomu 1.4. To jest 4 razy więcej światła niż w przypadku wspomnianego wcześniej Olympusa. A uwierzcie mi, że w takich ciemnych scenach jest to bardzo duży plus, jest to bardzo duży zysk. Dzięki temu po prostu nie musimy podbijać innego parametru związanego z ekspozycją, czyli w tym wypadku ISO, do wartości, które wpłynęłyby już negatywnie na jakość obrazu. Ten konkretnie obiektyw ma ogniskową 16 mm, co w przypadku systemu Micro 4 trzecie daje nam ekwiwalent 32 mm dla pełnej klatki. Czyli jest to taki szeroki standard. Wszystkie szersze ujęcia były kręcone właśnie tym obiektywem, natomiast zbliżenia były kręcone drugim obiektywem z tej serii.
56 mm, również ze światłem 1.4. Równie znakomity obiektyw. Przy 56 mm dla M43 mamy ekwiwalent 112 mm przy pełnej klatce, więc to już jest dość długo ogniskowa. Jest to typowy zakres portretowy, ale wszystkie zbliżenia wychodzą na tym obiektywie naprawdę bardzo ładnie. No i na koniec światło. W scenach plenerowych albo nie używałem światła w ogóle, tak jak w scenach na początku i na końcu teledysku. Po prostu używaliśmy światła zastanego, światła słonecznego. Albo użyliśmy światła z kampera, czyli z samochodu, tak jak w scenie nocnej na polu. I to było jedyne źródło światła, które oświetlało tą scenę. Albo było użyte po prostu oświetlenie klubu. I we wszystkich scenach w klubie użyliśmy po prostu miejscowego światła typowego dla tej lokalizacji. Ale w niektórych scenach musiałem użyć po prostu lamp. Pierwszą z nich jest Quadralight Reporter 200 Pro TTL. I tu ciekawostka. To jest lampa błyskowa, to jest lampa fotograficzna. No i powstaje pytanie, jakim cudem lampę błyskową, typowo fotograficzną, można użyć do oświetlenia planu filmowego? Ano można, wszelako pod warunkiem, że głowicę błyskową zamieni się na głowicę światła stałego z diodami typu LED. I w ten sposób mamy już lampkę, która z powodzeniem może zostać użyta do oświetlenia niewielkiego planu filmowego, do oświetlenia niektórych scen i w tej scenie. Sprawdziła się doskonale. Patrycja była nią oświetlona z góry, lampka stała na statywie pod kątem mniej więcej 45 stopni. A tam nie widać, ale teraz widać. Jak widzicie, dało to bardzo dobry efekt. Oczywiście scena była mocno obrabiana w postprodukcji. Ale Patrycja była oświetlona właśnie tą lampką. Drugą lampą, którą użyłem do tej sceny, jest Fotix VLED 198A. To jest w ogóle pierwsza lampka, którą sobie kupiłem do produkcji wideo. Została ona tutaj użyta jako tak zwany backlight. Jeżeli się przyjrzycie tej scenie, to zauważycie, że Patrycja ma w specyficzny sposób podświetlone włosy. I dokładnie taką funkcję pełniła tutaj ta lampka. Natomiast w scenach z piwnicy były użyte w sumie cztery źródła światła. Były to trzy stoliki, na których było w sumie rozstawionych 100 świec i to było to światło, które podświetlało wszystkich tak troszeczkę od dołu i nadawało takiego dość niesamowitego klimatu temu miejscu, ale oprócz tego w pomieszczeniu obok była ustawiona ta lampa. Ta lampa. To jest Quadralight Video LED 1000 z nałożonymi wrotami. To są wrota. Dzięki nim można sobie regulować strumień światła. Jeżeli stwierdzimy, że świeci gdzieś za szeroko, to możemy sobie tymi wrotami właśnie zatamować to światło. I dzięki temu lampa nie świeci tam, gdzie nie chcemy, żeby świeciła. Widzicie też tutaj, widzicie tutaj też filtr czerwony. Założyłem ten filtr specjalnie, żeby uzyskać właśnie czerwone światło. W zamierzeniu miał to być taki efekt dodatkowy, taki troszeczkę niesamowity, nietypowy i chyba się udało. Tak więc właśnie Video LED 1000, dość duża lampa. O, tak można to zobaczyć. Tu widzicie całą scenę w ogóle zupełnie inaczej oświetloną niż w poprzednich fragmentach filmu, dlatego że oświetlała mnie właśnie ta lampa. Ona oczywiście była bez filtra, bo nie ma takiej potrzeby, żeby tu sobie nadawać jakiś kolor światłu. W tej chwili oświetla mnie wspomniany wcześniej reporter 200 TTL, czyli tak naprawdę światła błyskowe, ale z założoną głowicą światła stałego. A ta lampa właśnie dawała nam oświetlenie dodatkowe boczne czerwone światło właśnie w tej scenie w piwnicy w pałacu. Taka ładna lampa. Także podsumowując, od strony technicznej do stworzenia tego teledysku potrzebowałem jednego aparatu kamery, czy też powiedzmy hybrydy fotograficzno-filmowej pod postacią Panasonica GH5, trzech obiektywów, trzech lamp, i 100 świec.
I to wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Mam nadzieję, że ci, którzy nie zajmują się na co dzień produkcją filmową, po prostu zaspokoili swoją ciekawość albo dowiedzieli się czegoś nowego. Natomiast tym, którzy albo już to robią, lub planują robić, troszeczkę rozjaśniło, troszeczkę pokazało, troszeczkę może zachęciło, bo tego sprzętu wcale nie było aż tak dużo, to są w sumie dość popularne urządzenia i wcale nie trzeba mieć nie wiadomo jak dużo sprzętu albo nie wiadomo jak drogiego, żeby uzyskać dobre efekty. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, wciśnijcie przycisk subskrybuj, Wy będziecie otrzymywać powiadomienia o moich filmach, a ja zyskam na zasięgach. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.